Kiedy myśmy pojechali pierwszy raz, to dostaliśmy się na wydział choreograficzny. Ale ja po roku zrezygnowałem z tego wydziału, ponieważ uznałem, że oni mnie uczą jakiejś staroci. A ja przecież byłem już zarażony drzewieckim, nowoczesnym tańcem. I mówię, nie, to mi się wydaje nudne, to ja pójdę na wydział balet mistrzowski, który mnie nauczy przede wszystkim warsztatu. Tak? Choreografia, nie można się nauczyć choreografii. Tak? To jest metoda prób, błędów, wrażliwości muzycznej, słuchania, tworzenia obrazu. Więc po pewnym czasie ja uznałem, że nie, to jednak nie, nie, oni mnie tam uczą jakiejś starci. Nie, lepiej pójdę na wydział balet mistrzowski i on da mi solidne podstawy jakby wiedzy pedagogicznej, tak? I takiej ogólnej, bo przecież to nie tylko był taniec, ale to była historia teatru rosyjskiego, zachodnioeuropejskiego, więc malarstwa, więc znacznie szersze to było, więc uznałem, że to będzie dobre. I pamiętam jak dzisiaj nasze spotkanie, kiedy byłem z moją koleżanką z roku i ona nas pyta, skąd jesteśmy, tak? Mówimy z Polski. I ona mówi, a Polska, kocham ten kraj, bo to był mój pierwszy kraj, który wyjechałem za granicę, tak? Więc pierwszy mój wyjazd za granicę to był do Polski, tak? No i potem jeszcze mieliśmy wiele razy okazję z nią rozmawiać. Była bardzo sympatyczną osobą, taką miłą, mimo że była gwiazda absolutnie pierwszej wielkości. To w stosunku do młodych ludzi, tak, i być może, że i właśnie ze względu na Polskę jakoś miała do nas sympatię. I rzeczywiście oglądaliśmy wtedy najlepszych tancerzy na świecie, tak, w bardzo różnym repertuarze i co najważniejsze, oglądaliśmy ich na lekcjach, czyli tam, gdzie się tworzy ten warsztat. Chociaż oni już tego warsztatu nie musieli tworzyć, bo już go mieli. No i na próbach, tak? To było doświadczenie. Oglądaliśmy wtedy i wielką, nie tylko jako tancerkę Plisiecką z jej partnerami, a też wielkie gwiazdy, ale na próbie Galinę Ułanową, która była przed nią taką wielką gwiazdą, jedną z najwspanialszych tancerek na świecie, już oczywiście prowadzącą tylko próby, no ale to były doświadczenia niesamowite. Do dzisiaj je pamiętam i cieszę się, że je pamiętam. Myśmy tam poznali wszystkie teatry. Nawet zaangażowaliśmy się jako statyści. Mieliśmy znajomych aktorów, więc oni mówią, to słuchajcie, potrzebują statystów. Ale założyliśmy taką grupę artystyczną. Kiedyś była taka organizacja ZMS. No i wszyscy musieliśmy oczywiście należeć. Ale to było fantastyczne, żeśmy wtedy założyli ten zespół, bo dzięki temu pojechaliśmy na Syberię. Normalnie byśmy tam nie pojechali, do Irkucka. I pojechaliśmy do Kazachstanu, i pojechaliśmy do Uzbekistanu. Koledzy, to był też przypadek, że najbliższe kontakty mieliśmy z instytutem, który był najdalej od nas, 2 godziny metrem. Instytut Stosunków Międzynarodowych, czyli koledzy, którzy później byli na placówkach dyplomatycznych. Ale oni mieli ciągotki artystyczne, chcieli grać na gitarach i stworzyli zespół dzisiaj rockowy, a wtedy big beatowy. No i to był strzał w dziesiątkę, bo wszędzie nas zapraszali, bo tego big beatu tam w Moskwie nie było, albo był ścigany, tak? I tu nagle chłopaki z gitarami wychodzą, Beatlesi polscy, tak? My tańczymy, tak? Więc z koleżankami, z kolegami. No i to, dzięki temu poznaliśmy po pierwsze miejsca, w których na pewno byśmy nie byli. Do dzisiaj pamiętam spotkanie w Irkucku z babką, jakąś starowiną, która mówiła wać pan do mnie, tak? I ona była jakąś tam, prawda... Tak, absolutnie tak. I jak ona powiedziała, wać pan, co pan, wać pan myśli? Był, wow, tak, no bo super, do dzisiaj mi to zapadło, widzę tą kobietę. Więc ja tam się natańczyłem dość sporo, no i nachoreografowałem. Głównie grali, to było fajne, bo to była muzyka rozrywkowa, tak, więc było miłe, sympatyczne. Mieliśmy świetne wzorce, bo w Polsce to tańczył Wilk i Mazurówna. A Konrad zrobił taki film, był Mocne uderzenie, on tam sam tańczył, tak, i wszyscy moi koledzy, tak, no i ten ruch taki trochę inny, nie ze sceny, tak, wszystko nam się to podobało, tak, to było takie zachodnie trochę, więc ja się sporo natańczyłem i wtedy powiedziałem sobie, dobra, już nie będę stał przy tym drążku i po raz 1 600 000 wyciągał tą nogę do znudzenia, tak. Tylko ja się przerzucam na co innego i przyznam się, że dość łatwo mi to przyszło. Jak tylko były wakacje, oczywiście, to przyjeżdżałem, 2 razy w roku przyjeżdżałem i na zimowe wakacje i na letnie i zawsze oczywiście pierwsze, jak tylko przyjechałem, to zaraz na drugi dzień do teatru, bo tam byli moi koledzy. No a poza tym, no to był mój świat, więc w pewnym momencie
Do dzisiaj pamiętam, jaki to był spektakl. Konrad Żywiecki, który wiedział, że jestem, czasem mówi, kiedy tam wreszcie skończysz, tak? No, przyjeżdżaj, rzuć to, wracaj. I pamiętam, zaprosił mnie na próbę baletu Le Biche. Świetna kompozycja, która wcześniej miała premierę w baletach rosyjskich Diagilewa. Konrad Żywiecki zrobił swoją wersję, świetną, naprawdę fantastyczną. Pamiętam, że siedziałem na próbie i się ubawiłem. I byłem w fantastycznej sytuacji, bo mogłem powiedzieć z czystym sumieniem, fajny, podoba mi się, gorzej gdyby się nie podobało. I teraz Konrad mnie pyta, tak, no i co mam powiedzieć, tak, ja tutaj młody człowiek, ale pamiętam wtedy i to było świetnie tańczone, świetna muzyka i świetne role. Moi koledzy tam mieli naprawdę okazję do popisania się, więc ja wracałem za każdym razem. No i w którymś momencie oczywiście Konrad mówi, kiedy wracasz? No wtedy, to przyjdź i przyjdź do teatru. Ja wtedy rzeczywiście byłem na ostatnim roku studiów i poprosiłem go, czy mogę odbywać praktykę. I akurat powstał Teatr Tańca. Czyli to był rok? 73. Wrzesień. Ja byłem na ostatnim roku. Formalnie teatr, jakby taka data, to jest pierwszego spektaklu 12 września, ale teatr już formalnie funkcjonował w operze, tak? Więc on wcześniej, ale ten początek w tym budynku na rok teatr miał się tutaj pojawić tylko, wynajmując pomieszczenia. W tym roku będzie piękna chwila, kiedy teatr się wyprowadza wreszcie na swoje. Tak? Tutaj trzymamy kciuki, żeby im się udało. No i my oczywiście odzyskamy już całość budynku. A wtedy tak Konrad zgodził się, a przez 2 miesiące, wrzesień, październik do listopada miałem praktykę, prowadziłem zajęcia z tancerzami. To był taki moment, którym ja już wtedy pomyślałem sobie, nie, jak Konrad powie, że tak, to ja absolutnie tak. W teatrze była wtedy taka pewna różnica. Ci ludzie, którzy przyszli z Konradem z opery, czyli to najbliższe jego towarzystwo, mówili do niego po imieniu. A ja już byłem z tego kolejnego, młodszego, tak? Mimo że między nami nie było dużej różnicy. Między Emilem a mną chyba 3 lata był. Więc, ale to oni już pracowali w operze, więc oni już byli tymi. To myśmy mówili szefie oczywiście wszyscy, tak? Między sobą mówiliśmy inaczej, kundzia tam na różne sposoby, tak? Ale generalnie szefie. I ja pamiętam, że wtedy, no i wtedy tak, pomyślałem sobie, okej, dobrze, fajnie jest ten nowoczesność taka, ale ja już nie chcę tych nóg wyciągać, tak, tych rajtuzów. Pamiętam zresztą, że ostatnie słowa, które wypowiadaliśmy na egzaminie w Moskwie, kiedy już był ostatni egzamin, to mówię, wiecie co? Co? Wiecie, z czego ja się cieszę, że cholera, przestanę się już tylko ubierać i ubierać. Jesteśmy jak te... Tutaj zazwyczaj padało nieprzyzwoite słowo prostytutki, albo jeszcze gorzej, tak? No my zupełnie tak samo, tak? Ciągle tylko się przebieramy. I jakoś to mi zapadło, bo to już nie. Byliśmy w czasach, kiedy nie było zapisu. Zazdrościliśmy muzykom, oni mieli swoje magnetofony i mogli nagrać, a my nie. Trzeba było pamiętać. A nie da się zapamiętać baletów. Są zapisy, nawet dzisiaj, ale one... Nie, to jest fajne do baletu klasycznego, ale do współczesnego ruchu, który nie jest opisany, nie da się. Ja zresztą wiem, jak to jest, bo są dwa typy choreografów. Jedni tacy, co przychodzą, improwizują w sali, tak, i tworzą. Mogą być przygotowani, ale tworzą w sali. A ja wszystko pisałem sobie na kartce, tak. Musiałem być przygotowany, każda akcent tam. Więc taka rola polegała na tym, żeby jak najwięcej pamiętać. Ale to było niemożliwe, bo trzeba było jednak przede wszystkim mieć kontakt z tancerzami, którzy mieli to w nogach, że tak powiem. Potem były już takie fragmenty, gdzie się już znało na pamięć, bo już się powtarzało na próbach i tak dalej. I ciekawe, jak dzisiaj leci muzyka jakaś, powiedzmy Krzesany, tak? Leci Killer, to ja mogę z bardzo dużą precyzją mówić za tą muzyką. Wyżej, tu, do środka wszyscy, na zewnątrz, padamy. I tak, bo te uwagi tak się wryły. Zresztą trzeba było się nauczyć myślenia Konrada i nauczyć się, na co on zwraca w którymś momencie. I nieraz sam sobie zadawałem, cholera, on w tym momencie ciągle krzyczy tą uwagę, a w ogóle nie widzi czegoś innego. No bo my też działamy jakoś schematycznie, a poza tym są rzeczy, na których nam zależy. Tak? Więc trzeba się nauczyć jego myślenia, jego sposobu choreografowania, tego, co on widzi, tak? No i potem samego układu. To nie jest łatwa rzecz. Przypadkowo właściwie dwie rzeczy się zdarzyły. Byliśmy w Łodzi, mieliśmy tam spektakle na przeglądach baletowych
To był jedyny taki festiwal w Polsce fantastyczny, gdzie można było zobaczyć przyjeżdżające zespoły. Najlepsze wtedy były zapraszane. I ja zobaczyłem tam amerykański zespół Lara Labovicza. Oni byli zresztą na naszym spektaklu. Ja siedziałem za nimi. Siedzieliśmy na schodach, bo wtedy Teatr Wielki w Łodzi był zawsze pełny. Ja siedziałem na schodach, patrzyłem na nich, na ich reakcje. Tańczyliśmy na pewno Krzesanego i byliśmy bardzo dobrze przyjęci. A oni tak siedzieli i tak sobie patrzyli, tak trochę, tak jakby. Pytam, co oni tak kaszą? Na drugi dzień rano, po spektaklu, myśmy mieli wolny, wyjeżdżaliśmy chyba wieczorem, właśnie po oglądnięciu Amerykanów, ale ja rano poszedłem do teatru na próbę i zobaczyć. No i zobaczyłem, że oni są zupełnie w innym miejscu, że ich ruch, sposób poruszania się jest zupełnie inny. Po pierwsze, dla mnie był zaskakująco nowy i od razu mi się spodobał, fantastyczny, tak? I to był przykład, kiedy ja zacząłem, kiedy mi się klapki przestawiły, tak? Mówię, zaraz, oni tu tak przychodzą, oni tu tak, to my tak się nie ruszamy, tak? My jesteśmy bardziej statyczni. To był pierwszy przypadek, który walnął mnie w łeb. Pamiętasz, w którym to było roku? No to musiał być gdzieś 85, 4, 5. I później był występ zespołu Jerzego Kiliana, Het National Ballet chyba, nie, Netherlands Dance Theater. W Warszawie pojechałem do Teatru Wielkiego. Konrad nie chciał mnie wtedy puścić. On jako wybitny artysta musiał być trochę zazdrosny, tak? Chciał być podziwiany i rzeczywiście ja mu powiedziałem, przyjeżdża Kilian. To jest znana postać, wszyscy wiemy. Tak? Chciałem pojechać. Wiem, że to był poniedziałek. On mówi, nie, ja cię nie zwolnię. Ja wtedy powiedziałem, wie pan szefie, może mnie pan nie zwolnić, ja i tak pojadę. Nie byłem wtedy młodym, 19-letnim buntownikiem, tylko miałem już tam 38 lat chyba, więc dzisiaj to bym z nim negocjował, rozmawiał, ale wtedy tak się, nie, pojadę, najwyżej. Potem sobie pomyślałem, no co, wywali mnie, no to było bez sensu, no to może mi walnąć jakąś karę najwyżej, że nie byłem na zajęciach. Pojechałem i to był dla mnie niezwykle ważny spektakl. Po pierwsze zobaczyłem Kiliana, który rzeczywiście również poruszał się trochę jak ci Amerykanie, więc zupełnie inny styl, ale zobaczyłem tam młodego choreografa, którego cała sala w Teatrze Wielkim oklaskiwała na stojąco. To był Nacho Duato, hiszpański tancerz, który zadebiutował u Kiliana, a później był szefem Narodowego Baletu Hiszpańskiego, był szefem zespołu, i to był szok dla wszystkich, pojechał do Petersburga i został szefem zespołu w Michajłowskim Teatrze, potem był szefem baletu w Berlinie, ale że on się przeniósł do Petersburga, to był wtedy, bo on był fantastycznym choreografem współczesnym, świetnym. I pamiętam, że to szczęka upadła, bito mu brawo chyba przez 15 minut i bardzo mi się spodobał gest Kiliana na końcu, kiedy już na samo zakończenie wychodzili wszyscy, on go wyciągnął po prostu i mówi, tak, to są dla ciebie też brawa, tak, to ty się tu świetnie pokazałeś. Ale w sensie jakby stylistycznym to było, otwarto mi klapki na zupełnie inne i ja już mówię, nie, to jest przyszłość baletu, tak. I to zadecydowało, że ja zacząłem myśleć, żeby inaczej tworzyć. On chciał stworzyć coś nowego. Był taki w Niemczech choreograf Kresznik, który o bardzo silnym lewicowym zabarwieniu, tematy społeczne i to były wyrastające z tradycji niemieckiego ekspresjonizmu spektakle, no takie bardzo brutalne, tak? I Konrad, nie wiem jak mu ten pomysł przyszedł oczywiście do głowy, nigdy się z tym nie zdradzał, ale stworzył spektakl, który nie był baletem, był właściwie taką parateatralną formą, trochę tańca, trochę, ale właściwie był bardzo silnym obrazem i tak miał on zafunkcjonować. No i myślę, że to była bardzo ciekawa propozycja, tylko że nie na ten festiwal, bo na ten festiwal przychodziła widownia spragniona baletu, nawet jeżeli nie klasycznego, to nowoczesnego, jak przyjechał Béjart, oni tam tańczyli na puentach, tak? Oczywiście, ale to było inne tańczenie, inna muzyka, twarze, tancerze, czarni, żółty, wszyscy, tak? Więc tam publiczność chciała tańca, a tu nagle bardzo statyczne, dramatyczne widowisko, które tam po prostu w tym momencie nie pasowało. No i oczywiście legenda, która była, że to była zemsta Pietrasa, tak, bo on tam zebrał ludzi tak, żeby oni tam gwizdali, nieważne jak. Ja uznałem, że
ta propozycja nie była na ten festiwal. Tak? Myśmy potem grali, zaraz potem graliśmy w Toruniu i był bardzo dobrze przyjęty ten spektakl. Więc uznałem tak, to nie w tym miejscu, nie w tym czasie. Ale mówi się, że ten spektakl był takim ciosem, który ostatecznie przekonał Żywieckiego do tego, że czas skończył. Nie, to nie to. Myśmy, pamiętam, przybici, bo mieliśmy pierwszy raz takie doświadczenie. Nigdy nam się nie zdarzyło, żeby spektakl był w ten sposób przyjęty. Mogły być chłodniejsze brawa, tak, słabsze przyjęcie. Przecież spektakle Konrada wszystkie nie były dobre. Tak. Niektóre były słabsze, niektóre były nawet nudne. Taki był kwintet Schuberta, bardzo go nie lubiłem. Wiedziałem zawsze, że w 35 minucie zasnę na widowni. Tak. Jakoś tak ciągle mi się to zdarzało. Tak. Mimo że siedziałem, obowiązkowo patrzyłem, bo potem rozmawiałem z kolegami. Słuchajcie, to i nie tak. Ale ta 35 minuta, kryzys kompletny. Tak, zasypiałem, potem się budziłem. I po spektaklu spotkaliśmy się w hotelu. Konrad miał strasznego kaca, my też. Spotkaliśmy się w pokoju i chyba siedzieliśmy całą noc, gadaliśmy, tak. No, piło się wódkę, tak, i cały czas, dlaczego, o co chodzi, tak. I ja pamiętam, że oczywiście on był tym przybity, ale tak naprawdę tych powodów było więcej, tak. Nie ten spektakl, bo jak powiedziałem, za chwilę jeździliśmy z tym spektaklem i on był zupełnie inny, przyjmowany, więc oczywiście przyjęcie złe na festiwalu w Łodzi, no to był najważniejszy wtedy festiwal. Oczywiście to była porażka, tak, jasne. Ale nie to zadecydowało. Myślę, że zadecydował, po pierwsze, Konrad już był zmęczony. Poza tym on prowadził ten zespół jednak dość agresywnie, tak. To go kosztowało mnóstwo siły. Teatr był jego całym światem, on nie miał prywatnego życia, tak? Więc ten teatr był dla niego, każda rzecz, która go nie zadawalała, nie spełniała jego wymagań, on miał wysokie wymagania, jednak podpisywał się swoim nazwiskiem, tak? No to był Teatr Żywieckiego, tak? Więc musiał go to strasznie zżerać i widział, że przede wszystkim odeszli tancerze ci najbliżsi mu, przyszli nowi, tak? To już było inne pokolenie, on już nie miał z nimi takiego kontaktu. Nawet ja wiedziałem dobrze, że ci młodzi tam przychodzą, to już nie jest to, tak, że jednak on musi upłynąć jakiś czas, że zanim oni wejdą, być może, że staną na wysokości zadania. Więc to był bardzo trudny okres. W tym momencie on zaczął bardzo dużo wyjeżdżać. Tak. Raz go nie było prawie chyba pół roku, jak pojechał na Kubę. Co wcześniej się nie zdarzało na próby, zaczął rzadziej przychodzić. Raz pewnie był zmęczony, potem miał dosyć, tak? Nie chciał znowu się tam walczyć o jakieś sprawy. Poza tym w pewnym momencie zauważył, że teatr może funkcjonować i on nie zawsze musi być. To był taki system rano od 10 do 2 i od 18 albo od 19 do 22, tylko w stanie wojennym kończyliśmy od 21. To jest strasznie męczące. I ja myślę, że on po prostu zaczął odpuszczać, ale wiedział, że funkcjonuje teatr, jeździmy na występy, tak, więc to jakoś się składało, ale w pewnym momencie pewnie wrócił i zaczął się zastanawiać, czy on da radę, czy to jednak spełnia jego, być może też wyczerpał się jego potencjał twórczy, bo on przecież, nie zapominajmy, on stworzył pewną formułę spektaklu, który do dzisiaj wydaje mi się niezwykle udany, czyli 3 spektakle albo 2 spektakle w wieczorze, bardzo różne. Z reguły pierwszy to był na całych stopach albo na boso, potem był, czasem był na puentach, tak? A później tam w baletkach jakiś nowoczesny. Więc 3 spektakle krótkie, nawet jeżeli to były balety krótkie, to jednak to była różna specyfika. Układać? Dzisiaj się tego nie robi. Nie było tego, czym się dzisiaj posługują tancerze, do czego ja mam taką, czy choreografowie, taki stosunek improwizacji, tak? Nie mam pomysłu, słuchajcie, poimprowizujcie tutaj. Nie, Konrad każdą nutę, on był muzycznie fantastycznie czuły, miał ucho niesamowite. On tam nie puszczał sobie jakichś fragmentów, to zróbcie sobie. Nie, on każdą zaplanował, tak? Więc to musiało być potwornie, przez tyle lat, potwornie ciężkie. I on w pewnym momencie uznał, że jednak nie, że już ma dosyć. No i to rozstanie, które nie było rozstaniem, no, takim, jaki powinien być, tak? Czyli słuchajcie, odchodzę, bo on nie chciał, żeby teatr istniał dalej przecież, tak? Z jednej strony go rozumiem, tak?
stworzyłem ten zespół, to był mój zespół, niech on z moim odejściem skończy się, tak.